Mam 27 lat, jestem trenerem medycznym i terapeutą ruchowym. Mam wszczepioną endoprotezę stawu biodrowego. Cześć wszystkim. Przychodzę do Was dzisiaj z ćwiczeniami, które wykonywałam w ciągu 6 tygodni rehabilitacji po wymianie stawu biodrowego. W wyniku stłuczki samochodowej 2 lata temu została uszkodzona moja głowa kości udowej, wykryto u mnie martwicę głowy kości udowej, a w konsekwencji zaawansowaną chorobę zwrotnieniową stawu biodrowego. Bardzo ważna jest tutaj informacja, że posiadam endoprotezę dwumobilną, co przede wszystkim pozwoliło mi na chodzenie o jednej kuli już po 24 godzinach po operacji, pozwoliło mi na spanie na boku operowanym, a także na zginanie kończyny do kąta większego niż 90 stopni. Zanim zechcesz wdrożyć pokazane przeze mnie ćwiczenia, dobrze będzie, jeżeli skontaktujesz się ze swoim lekarzem prowadzącym, ponieważ każdy przypadek jest inny. Nadmienię też tutaj, że jeżeli jesteś osobą młodą i znajdujesz się właśnie w takiej sytuacji, to śmiało możesz do mnie napisać, udzielę Ci wsparcia, ponieważ sama wiem, jak ta choroba wykańcza i fizycznie, i psychicznie. Jeśli zechcecie, nagram również drugą część, czyli jakie ćwiczenia wykonywałam przed operacją, abym zminimalizować chociaż troszkę ból i aby moje ciało cały czas było w ruchu oraz jakie ćwiczenia wykonywałam po rehabilitacji, aby ta moja sprawność ruchowa była taka jak przed chorobą. Zapraszam do oglądania.